Powiada mi dowództwo floty. Rozkaz. Obie cała naprzód. Trzecia eskadry szkolnej do lotu. Rozkaz. Shrek 42 zaginął. Lecimy na poszukiwania. Nie płacz, mamusiu, bądź mężczyzną. Witam Państwa serdecznie w Iluzjonie. Ciekawe byłoby porównanie, w jaki sposób i jak często pojawiało się morze, przede wszystkim nasze morze, w filmach fabularnych przed wojną, kiedy mieliśmy zaledwie skrawek bałtyckich wybrzeży, i po wojnie, kiedy jesteśmy, no, formalnie prawdziwą morską potęgą. W związku z wyjazdem floty na manewry wszyscy oficerowie winni w ciągu 3 godzin zameldować się na swych stanowiskach służbowych. Jaka szkoda! No tak, rzeczywiście szkoda. Dziękuję wam, kolego. Uratowaliście mi życie. Nas w Iluzjonie interesuje rzecz jasna w pierwszej kolejności to, co działo się w naszych przedwojennych filmach. A działo się niejedno. Wszak morze bywało głównym tematem filmu, stanowiło istotny element akcji, pełniło też różnorakie funkcje dramaturgiczne i, co bardzo ważne, bohaterowie byli z morzem w ten czy inny sposób związani. Siakre. Siakre, qu'est-ce que c'est? Co to znaczy? To jest hell, devil, sacre bleu, donner better, czort znajdź! Okrętu nie ma, to znaczy siakre! Spróbujmy znaleźć filmy, które bez morza, bez elementów morskich i bez morskich bohaterów nie miałyby racji bytu. Po prostu nie mogłyby powstać. Wśród prawie 400 dawnych fabularnych filmów morskich znajdziemy tylko 2. A teraz kandydat nam powie, jak się nazywa największy masz na żaglowcu. Krotmasz. Brawo. Pierwszym jest adaptacja powieści Stefana Żeromskiego Wiatr od morza z 1930 roku w reżyserii Kazimierza Czyńskiego. Film ten był częściowo dźwiękowy, to znaczy muzykę nagrano na płytach gramofonowych w sławnej wytwórni Syrena Record. A muzykę tę napisał młody wówczas, a wkrótce już ceniony kompozytor Jan Maklakiewicz. Główne role braci przyrodnich grali Adam Brodzisz i Eugeniusz Bodo. Otto jest Niemcem. Matka Ryszarda była Polką. Polką jest również dziewczyna, w której obaj się zakochali. Wybucha I wojna światowa. Obaj służą na niemieckim okręcie podwodnym. Konflikt między nimi wybucha, kiedy Otto chce storpedować neutralny statek pasażerski. Ryszard, by do tego nie dopuścić, powoduje katastrofę okrętu, który osiada na dnie. Nie muszę przekonywać, że bez morza ten film nie mógłby powstać. Nie miałby żadnego sensu. Drugim takim filmem jest Rapsodia Bałtyku. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Nie umie żyć, kto nie służy w marynarce. I tu dwóch, tym razem przyjaciół, kocha tę samą dziewczynę. Podczas manewrów ich przyjaźń zostaje wystawiona na ciężką próbę. Akcja toczy się w Gdyni. Głównymi bohaterami są piloci eskadry wodnopłatowców Polskiej Marynarki Wojennej. Na tym poprzestanę, bo pokażemy Państwu za chwilę ten film w całości. Wszyscy do raportu! I Rapsodia Bałtyku jest w pełni filmem morskim. W dodatku konkretnie nad Gdynia i na morzu umiejscowiony. Znacznie więcej jest filmów, w których morze nie jest głównym tematem, ale sceny morskie mają istotne znaczenie dla całego filmu, dla bohaterów, przebiegu akcji, przekazują pewne informacje lub znacząco ubarwiają film. Krótko mówiąc, bez nich film byłby uboższy. A może byśmy zrobili wypad do Gdyni na parę godzin? Więc dzisiaj też nie mamy. Do Gdyni? No wiesz,
Ada może niedługo wrócić. Byłoby jej przykro, gdyby mnie nie zastała. Biedaku, wcześniej się dostałeś pod pantofel, nie przypuszczałam. Pantofel. Zawsze robię to, co mi się podoba. No to przyjedźmy się na nartach wodnych. To nie jest wypad do Gdyni, to chyba możesz? Owszem, mogę. No to jazda. Sygnały Józefa Lejtesa opowiadają o młodej kobiecie, Lena Żeliowska, która stara się wyrwać z kręgu międzynarodowych złodziei. Lecz statek, którym zmierza do ojczyzny, konkretnie do Gdyni, ulega katastrofie i tonie, nie dopłynąwszy do celu. Ją ratuje latarnia. SOS, tu Fortuna. Ratujcie nasze dusze. Mimo rozlicznych przeszkód i dramatycznych wydarzeń, tak napisano w przedwojennym programie. Nad Bałtykiem wschodziło właśnie słońce, gdy oboje młodzi, połączeni węzłem wielkiej miłości, oglądali promienny wschód nowego życia. Morze, Bałtyk pełni w tym filmie rolę i okrutnego niszczyciela, zatonięcie statku, ale i symbolu nowego życia. Inne filmy morzem jako symbolem się nie posługiwały. Komunikat meteorologiczny dla statków dalekiej żeglugi. Po ostatnim burzliwym okresie ustala się trwała, słoneczna pogoda. Młodociany bohater filmu, jeszcze niemego z 1928 roku, Przeznaczenie, wysiadł z pociągu, jechał z rodzicami nad morze. Zgubił się i trafił przypadkowo do chaty rybaka. Dalsze dramatyczne losy małego Zbyszka już z morzem nie mają nic wspólnego. To tylko epizod w jego życiu. Epizodem morskim są też sceny w awanturniczej Czarnej Perle. Stefan, Eugeniusz Bodo, polski marynarz, uratowany przez tajtankę Moanę, czyli Reri, nie dość, że kradnie święte dla tubylców perły, to wrednie zostawia dziewczynę i daje drapaka na swój statek. Jeszcze pół roku temu szorowało się pokład. A dziś jaśnie pani. Jaśnie pan i znowu. Morze pełniło w kilku filmach funkcję wielkiej przeszkody, którą bohaterowie musieli pokonać, by zmienić swe życie, swój los. Przeskrobałeś coś w kraju, co? Dziewczyna. I dlatego jadę. Bo jak jej nie odnajdę... Odnajdzie! Choćbyśmy mieli całą Amerykę do góry nogami wywrócić. Odnajdzie! W obu adaptacjach powieści Antoniego Marczyńskiego W szponach handlarzy kobiet, Niemej szlakiem hańby i Dźwiękowej Kobiety nad przepaścią, morze, a właściwie Ocean Atlantycki, to granica, to przestrzeń, którą trzeba przekroczyć najpierw, łudząc się, że tam za wielką wodą czeka szczęście i dobrobyt, a potem po ciężkich i okrutnych doświadczeniach, żeby wrócić do swoich. Jak ja wam zazdroszczę, aż mi żółć pęka. Drobnostka, zobaczycie mały kawałek świata i duże miasto. Podróż przez Atlantyk stanowi finał komedii Judeł gra na skrzypce. Kiedy bohaterowie, on i ona, wreszcie wyprostowali swe damsko-męskie ścieżki i wyznali sobie miłość, ona dostaje kontrakt na występy w Ameryce i musi z bólem serca wyjechać, a on musi zostać w Warszawie. Tym razem los okazuje się jednak łaskawy, bo oboje spotykają się na transatlantyku przemierzającym wielką wodę. Z Gdyni do Nowego Jorku. On po prostu dokooptowany został do grającej podczas rejsu orkiestry. Morze, ocean, które trzeba pokonać, by być szczęśliwym, pojawia się w wielu filmach, nie tylko polskich.
ale nie zawsze szczęście znaczy wyłącznie miłość dwojga ludzi. Żydzi pragnący się osiedlić i żyć na swej starej, obiecanej im ziemi w Palestynie musieli najpierw do niej dopłynąć. Nie było to ani proste, ani łatwe. Opowiada o tym film Sabra Aleksandra Forda z 1934 roku. Dla milionera brazylijskiego, polskiego pochodzenia, marzeniem patriotyczno-biznesowym jest zrealizowanie połączenia lotniczego między Warszawą a Rio de Janeiro. By się gospodarcze kontakty polsko-brazylijskie rozwijały i zysk przynosiły. A genialny talent lotniczy, zresztą przyszły zięć milionera, testuje samolot swojej konstrukcji. No, jak? Afrykę jeszcze widać? Odjechała. No a teraz tak nad wodą do samego Rio de Janeiro. Istnieją jeszcze inne warianty obecności morza w polskich filmach przedwojennych. Na przykład ważne sceny, które mogłyby się spokojnie rozegrać w innej scenerii. Zasadnicza rozmowa między Magdą Nieczajówną, córką rzeźnika, obecnie wziętą gwiazdą teatru rewiowego Złota Maska, stąd i tytuł filmu, z dziedzicem majątku Wysokie Progi Ksawerem Runickim, czyli rozmowa Lidii Wysockiej z Aleksandrem Żabczyńskim. Dlaczego pani ostatnio mnie unika? Czy pani źle czuje się w moim towarzystwie? Nawet zbyt dobrze. No więc dlaczego pani stroni ode mnie? Bo czuję, że jestem dla pana tylko jeszcze jedną więcej przygodą w życiu. A ja się na przygodę nie nadaję. Bohaterowie filmu Moi rodzice rozwodzą się mogliby wyjechać na urlop w góry, do Zakopanego albo do Krynicy. Niczego by to nie zmieniło. Dramat, próba samobójstwa rozegrałby się bez zmian. Pan musi mi dać słowo, że pan się więcej z moją mamą nie zobaczy. Dosyć tego, panno Stasiu. Idziemy. Pan mi odmawia. Ale ja i tak pana zmuszę. Stasiu! Co pani zrobiła? Poszukiwanie bezcennych krzeseł w filmie polsko-czechosłowackim 12 krzeseł według Ilii Pietrowa z Adolfem Dymszą i Wlastą Burianem mogłoby nie dotrzeć do Gdyni, ale scenerię morską i pokłady statków uznano za nad wyraz atrakcyjne. Jedziemy nad morze. Nad morze? Morze. Opalać się. Solei. I do Gdyni. Po prostu. Plener morski jest ciekawszy od polnej dróżki. Nadmorskie plaże bardziej fotogeniczne niż miejskie skwery, a statki atrakcyjniejsze od taksówek. Spójrz, jaka z tej Gdyni bije potęga. A pamiętasz, jak to wyglądało 15 lat temu? A teraz? A ja zapraszam Państwa teraz do obejrzenia w całości filmu prawdziwie morskiego. Filmem tym jest wspomniana już dzisiaj Rapsodia Bałtyku, którą według scenariusza Konrada Toma reżyserował Leonard Buczkowski. Trójkę przyjaciół grają Adam Brodzisz, Mieczysław Cybulski i Jerzy Mar. Płeć piękną reprezentują Maria Bogda i Barbara Orlik, a zdjęcia są dziełem Alberta Wywerki. Życzę Państwu wielu wrażeń i do zobaczenia za tydzień. Teraz wyłączamy mikrofony sprawozdawcze. Do usłyszenia wieczorem na balu, którego fragmenty transmitować będziemy wprost z pokładu okrętu wojennego. A więc do usłyszenia.